Woda zamiast benzyny i silnik na wodę. Woda zamiast węgla, gazu, drewna, piec na wodę. Czy to jest możliwe? Jak daleko jesteśmy od tego? Gaz Brauna, czwarty stan skupienia wody. Czym jest, jak można go wytworzyć, do czego można go użyć? Dlaczego tak mało się o nim mówi? Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Adam Możdżonek. Fizyk, automatyk, wynalazca, znany i szanowany użytkownik wielu tematycznych for internetowych. Zobaczmy, jak się to odbywa. Ilość z tych czterech słoiczków mierzyłem przepływomierzem, bo mam tam na stole właśnie przy tym gazowym, jest na poziomie 5-6 litrów na minutę. Moc pobierana. 5-6 litrów gazu Brauna. Tak, w trybie ciągłym, przy czym tutaj wcale nie płynie jakiś przesadnie duży prąd. My możemy, zwielokrotniając te sekcje elektrolizerów, no oczywiście rany boskie nie w szkle, to jest pierwsze podejście do tematu. To się tak naprawdę, to się robi troszeczkę inaczej, solidniej i bardziej odpowiedzialnie. Możemy sobie wygenerować tego gazu Brauna tyle, ile potrzeba. 10, 20, 50, 100 litrów. To jest kwestia tylko skali urządzenia, prawda? I mocy przyłożonej tutaj do sterowania. Jak to wygląda dalej? Bardzo chciałbym Ci tu pokazać. Czy to jest szczelne? Chyba tak. To powinno być szczelne. Pobawimy się. To będzie takie troszeczkę spektakularne i odrobinę pirotechniczne. No. Jezus. Widzisz, jak bardzo wybuchowa jest ta substancja? Tak. Widzisz, jak gwałtowna jest to reakcja? Możesz jeszcze raz powtórzyć? Ależ oczywiście. Uprzedzałem. I to się unosi nad wodą zaraz, tak? Tak, no dlatego ten filtr wodny. Wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby się to cofnęło. O yes. No, dlatego nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w szkle. Rozumiem. Jest moc. Jest moc. Wystarczy ją tylko obłaskawić. Czy w świetle tego mniej więcej, co Ci pokazałem, powiedziałem, masz jakąś wizję, że to naprawdę da się urzeczywistnić? Są ludzie, którzy to zrobili. I są nawet nagrania na YouTubie, które pokazują, że to działa. Dlaczego ja mam tego nie powtórzyć? Nie jestem ani głupszy, ani mniej technicznie wyposażony niż oni. Ja twierdzę, że ja mam możliwości techniczne znacznie lepsze niż nie jeden człowiek. Bo ja firmę mam dziesiątki lat i wszyscy w okolicy, którzy też mają firmy, to są moi znajomi. Jak ja coś potrzebuję, idę, mówię, co potrzebuję, mi robią. Jak oni potrzebują, to ja idę do nich i też im robię. To jest usługa za usługę. Na tej zasadzie w zasadzie jestem. Mam dostępne wszelkie technologie. Wszelkie materiały, wszelkie technologie. Nie ma właściwie ograniczeń technicznych na to, co można zrobić. Można zrobić wszystko. To nagranie zostało zrobione w listopadzie 2014 roku. Odwiedziłem wówczas Adama w jego ówczesnej pracowni w Sosnowcu. Dalsza część tego nagrania wideo jest zapisem audio fragmentu naszej rozmowy dotyczącej gazu Brauna i dowiecie się z tego jeszcze kilka ciekawych szczegółów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.
To co, możemy? Tak. Posłuchaj, należałoby chyba uporządkować całą tą naszą rozmowę w jakiś tam sposób. Generalnie chodzi o tą niezależność, o autonomię, pełną własną autonomię. Trochę ci poopowiadam na temat tego obiektu, w którym jesteśmy, jak ja tą autonomię chcę tutaj zbudować. Sam widzisz, chałupa 110 lat, cegła pełna, kamień polny, mury grube jak jasna cholera, potężna akumulacja cieplna. Technologia sprzed lat 100. Drewniane okna, nieszczelne, wentylacja, no gdzie niegdzie jej nie ma, dlatego że tutaj była wentylacja naturalna, nie mylić z grawitacyjna. Zobacz, jak to działa. Mamy okno, ono jest nieszczelne, ma tam mikroszparki, tamtędy powietrze się tutaj dostaje. Kiedy trzeba wentylować? Po co trzeba wentylować? Wentylować trzeba po to, żeby utrzymać wilgoć wewnątrz, w jakichś ryzach. Tam, gdzie jest człowiek, jest zawsze nadmiar wilgoci. Nadmiaru trzeba się pozbywać. Nadmiaru trzeba się pozbywać i trzeba kontrolować, bo inaczej po prostu grzybek nas zje. Jak to było robione tutaj? Wpadało oknem, a wylatywało przez palenisko. To jest właśnie wentylacja naturalna sprzed 100 lat. Później, kiedy paleniska z domu znikły, znikły piece kaplowe, różne takie piece kuchenne, postawiono kaloryfery, dalej trzeba było jakoś kontrolować tą wentylację, stąd wtedy wymyślono specjalnie dedykowane kanały, no i to się nazywa wentylacja grawitacyjna. Tu jest naturalna w całym obiekcie. Wentylację trzeba będzie zrobić, to nie ulega żadnej wątpliwości. Co jeszcze? Chodźmy może na podwórko, ja sobie pokażę. Dobra. Chałupa budowana jest przez Niemców. No, ale trzeba było troszeczkę historii tych okolic tutaj się doszukać. W czterech słowach. To były okolice, w których znaleziono dosyć płytko węgiel. Niedaleko jest kolej warszawsko-wiedeńska, tutaj zaraz obok. Zaraz za granicą niemiecką, bo niedaleko była Rzesza. Jest węgiel, jest woda, jest kupę ludzi do roboty. Jest kolej warszawsko-wiedeńska. Polski nie ma, kwestia zaborów i tak dalej. Przyjechali tutaj z Niemiec ludzie z kapitałem. No i co mogli, to wykupili i zaczęli budować. To była kilka tych fabryk szem, jakieś tam. Związane to było z przemysłem, im się to opłacało, ludzi było od cholery trochę, no gdzieś musieli ci specjaliści, głównie kadra techniczna niemiecka, mieszkać. No to powstała ta dzielnica, oni sobie tutaj pobudowali. Jesteśmy w starorzeczu Przemszy, piaseczki. Posadowienie jest na piasku, woda jest na 7-8 metrach, jak normalnie w takich miejscach. Chałupa ma 110 lat. Jak widzisz, cegła pełna, kamień polny, grube mury. Tutaj mieszkali jacyś tam majstrowie, nie majstrowie, technicy, coś takiego tutaj w tych domach na tej całej ulicy. To są lata 1900, 1800, 1902, przed pierwszą wojną światową. Tak to mniej więcej powstawało. Usytuowanie budynku, zobacz. Słoneczko mamy tam, budzi się tu, kładzie się spać tam. Ta ściana jest zawsze nasłoneczniona. Wyobraź sobie, że położymy na tej ścianie solar, powietrznocieczowy solar. Mhm. 200 metrów kwadratowych. 1 kW na metr kwadratowy mocy ze słoneczka. 200 kW mocy. Zrób urządzenie, które potrafi skorzystać tylko w 10% z tej mocy. 20 kW jest twoje. Urządzenie, które przetwarza w 20% energię słoneczną, to jest szmelc. Teraz już się sięga 60, 70, 80%. To są te urządzenia kupne, wysokoprofesjonalne. Własnymi rękami można zrobić z byle czego. Urządzenie, które w 50% korzysta.
solara, tak? Z energii solarnej. I w tym wypadku 200 kW. 50% no to jest 100 kW. Jedna godzina, 100 kWh. Dobowe zapotrzebowanie na ciepło takiej chałupy, jeżeli zostanie termomodernizowana, ocieplona, uszczelniona. Czy mówisz o kolektorach, tak? Nie zupełnie tak. Mówię tutaj o, owszem, tak, kolektorach solarnych, ale to są kolektory powietrzno-cieczowe. Ja Ci pokażę mechanizm budowy, działania i tak dalej, z czego to zrobić. To się da zrobić we własnym zakresie w 15 minut z byle złomu i będzie naprawdę bardzo dobrze działał. To są proste, proste mechanizmy. Gdzieś to ciepło trzeba zmieścić. W tym wypadku potrzebna jest jakaś bańka, najlepiej bańka z wodą, bufor. Duży, jak największy. No tutaj było przewidziane 3 tony. Bańki leżą w piwnicy. Gdyby nie te przekopy tutaj z kwitami, już dawno były podłączone i uruchomione. Ta chałupa, ona w tej chwili na to zupełnie nie wygląda, ale z racji tych wszystkich pomysłów, tych wszystkich koncepcji, które tutaj zostały przewidziane, sprawdzone, stestowane i przygotowane do wdrożenia, ona cierpi na potworny nadmiar energii. Nie wiadomo, co z nią zrobić. W momencie, kiedy jest energia, a są chwile, kiedy jest, słoneczko świeci, jest przyzwoita pogoda, nie ma zapotrzebowania, bo jest, dajmy na to, lato, nie trzeba nic grzać, no to tu jest tak potworna nadprodukcja energii, że nie wiadomo, co z nią zrobić. Trzeba było ciężko myśleć, jak ją zatrudnić, żeby się nie marnowała. Wymyśliłem, rozwiązałem ten problem, to się da. Także na dobrą sprawę, nawet w naszych warunkach, jeżeli dobrze do tego podejść, pełna autonomia oparciu o słoneczko jest jak najbardziej realna. Ale to mówię o energii cieplnej. Mamy XXI wiek. Prąd by się przydał. Można. Panele fotowoltaiczne, tylko że to jest drogie. Za darmo tego nie dają. Wcale nie jest to prosta sprawa. Najprostsza z prostych spraw związanych z panelami fotowoltaicznymi to jest jeden panel, jeden akumulator, jedna lampka nad drzwiami i na tym się proste sprawy kończą. Potem jak zaczynamy łączyć te panele, zaczynają się problemy i to duże. Nie ma na całym świecie, nie wyprodukowano, bo się nie da, dwóch identycznych paneli. Jeżeli zaczynamy je łączyć, łącząc szeregowo zwiększamy napięcie. Jest ok. Ale łącząc równolegle, a musimy łączyć równolegle, żeby mieć również prąd, potrzebna nam jest moc elektryczna. Mhm. Jeden zaczyna zasilać drugi. Jeden grzeje drugi. Trzeba je separować, trzeba odpowiednio łączyć, rozdzielać je między sobą łączeniami przez diody. Diody muszą być specjalnej konstrukcji, żeby się ciepło na nich nie wyrzucało. Żeby po prostu ta energia była do wzięcia. Potem trzeba ją gdzieś zgromadzić. Jakieś akumulatory. Są, istnieją dobre akumulatory. Stworzył je Thomas Alva Edison na zamówienie rządu Stanów Zjednoczonych dla armii i marynarki wojennej. Są, pracują do dzisiaj, mają pełną swoją nominalną pojemność, są wykorzystywane. Dlaczego się ich nie robi? Bo to jest prosty akumulator, bo jeżeli się go dobrze przygotuje, jeżeli chodzi o proces produkcyjny, nie jest drogi, jest z bardzo dostępnych materiałów, to jest akumulator akurat żelazowo-niklowy. No i co, zrobimy, sprzedamy i już nigdy więcej? To jest akumulator wieczny. Raz na 20 lat wymiana elektrolitu, płukanie i ma nominalną pojemność. Zresztą Armia Stanów Zjednoczonych do dzisiaj ich używa. No więc się ich nie produkuje. To znaczy, nieściśle. Chińczycy robią, Amerykanie robią, a robili w Ługańsku. A co jest w Ługańsku teraz, to wiadomo, no to pewnie ich chwilowo nie robią. Już nie mówiąc o tym, że one były wykorzystywane głównie do celów lotniczych i było na to pełne embargo. Jak się kupiło samolot, to z nimi, z tymi akumulatorami, ale jak się nie kupiło samolotu, to się akumulatorów nie kupiło. Taka była polityka. Można kupić w Chinach, ale ta cena jest powalająca. Już lepiej zrobić samemu. Ja jak Bóg da,
dojdę do tego etapu, że je będę robił. Robi się je bardzo prosto, bo to jest nic innego jak zwykła, czysta stal i wodorotlenek niklu w jednej puszce zalany zasadą potasową. Prościzna i działa. Wieczne. Nas interesują akumulatory do gromadzenia energii, do przechowywania. W samochodzie jest akumulator rozruchowy. On daje 200, 300, 500, 1000 amper, ile potrzeba, przez pół minuty, bo do tego się urodził, a potem się go ładuje. Ładuje się go dzień, 2, 3, 4, prądem rzędu 4, 5 amper, bo on więcej nie chce. Akumulatory Edisona mają to do siebie, że ładujesz czym masz, z pawarką. Pchasz w niego 100 amper przez godzinę, masz schowanych 100 amper o godzinę, a możesz wyciągać amper, 2 amper, 5 amper, ile ci tam potrzeba, przez ileś tam godzin. Taki to jest akumulator, on jest wręcz idealny, no ale go nie ma. Niedostępny. Albo sobie zrobimy, albo nie wiem, trzeba było przeprowadzić jakiś samolot. Nie ma innego wyjścia. To by było jedno. Teraz tak. Prąd elektryczny inaczej. Można sobie wyobrazić coś takiego. Weźmiemy trochę prądu elektrycznego, skierujemy ten prąd elektryczny do elektrolizera, urządzenie, które ma dwie blaszki zanurzone w elektrolicie. No i w tym momencie energia elektryczna rozbija wodę w tym elektrolizerze na części składowe. Proste pytanie. Masz swój wiek, masz swoje lata, uczyłeś się wielu różnych rzeczy, wydaje się, że sporo wiesz. Ile znasz stanów skupienia wody? 3. Nie. Nauka obecnie obejmuje 4 stany skupienia wody. To jest szczera, prosta nauka. Mianowicie lód, woda jako woda w szklance, para wodna oraz gaz Brauna. Jest 4. stanem skupienia wody i tak jest traktowany obecnie w fizyce, w nauce. Od zawsze wiedzieliśmy, że cudów nie ma, nie ma czegoś takiego jak wodór atomowy, poza bardzo specyficznymi reakcjami chemicznymi, gdzie on się natychmiast łączy w wodór cząsteczkowy i zawsze wodór jest H2. To samo się robi z tlenem. Tlen nie lubi być O, on lubi być O2, po burzy O3, ozon się nazywa, fajnie pachnie, ale generalnie tlen lubi być O2. Gramo cząsteczka, gramo równoważnik, mol, tablica Mendelejewa, tablica ciężkości pierwiastków, jak się je wszystkie pozbiera, stara sprawa. Obliczamy sobie na przykład mol pary wodnej H2O. 1 mol, gramo równoważnik, gramo cząsteczka, w stanie gazowym powinien z kolei liczba Avogadra zajmować 22,4 litra w warunkach normalnych. A mol pary wodnej. Dobra. Jeżeli wodę się rozbije, no to teoretycznie byłoby to H2 i O2, prawda? Nie w tym przypadku. 4. stan skupienia wody, gaz Brauna, polega na tym, że on jest HHO. To jest tlen atomowy i wodór atomowy. HHO. H 22,4 litra dodać H, 22,4 litra dodać O, 22,4 litra. Woda rozbita prądem 66, prawie 67 litrów, a powinno być 22,4 litra, no może 40, bo osobno tlen, osobno wodór i tak dalej. Wiedza niezgłębiana, niemęczona, w szkole jej nie ma. Nikt tego nie badał, to znaczy niezupełnie, nieściśle. Ci, którzy badali, nie chwalili się tym, co odbadali, bo to jest znane od, no jeszcze przed II wojną światową. Ta wiedza gdzieś tam była. Teraz dzięki internetowi ona się pojawiła dosyć szeroko, ponieważ nie dało się jej zgasić, zdusić. Są miejsca, gdzie pojawiają się informacje, po czym te miejsca znikają, ale w międzyczasie ktoś tam coś przeczytał, pojawiają się nowe. Internet bardzo pomaga w przekazywaniu takich informacji. Co się dzieje?
zaczynamy spalać ten gaz Brauna, bo jeżeli rozłożyliśmy tę wodę, to możemy ją z powrotem złożyć metodą spalenia. Proces ten przebiega dziwnie, naturalnie, dla nas dziwnie. W pierwszym etapie H łączy się z H na H2 i wydziela się energia. Następnie O łączy się z O w O2 i wydziela się energia. Następnie H2 łączy się z O2 w ilości 2H2 z O2, daje 2H2O i wydziela się energia. Energia wydziela się 3 razy. Proces spalania gazu Brauna to jest najpierw implozja, zapadanie się, przy czym wydzielanie dużej ilości energii powoduje ekspansję, czyli eksplozję, wzrost objętości, ciśnień itd. Proces ten przebiega detonacyjnie, wybuchowo. Gaz Brauna jest uważany za jeden z najbardziej wybuchowych gazów w przyrodzie. Skład stechiometryczny idealnie, wszystko się powinno ze sobą mieszać, jest optymalny skład, który powinien ze sobą przereagować, dlatego tak się dzieje. Od cholery i trochę różnych ludzi i różnych, często dosyć, jak mi się wydaje, sterowanych wypowiedzi gdzieś tam w necie mówi, że jeżeli włożymy prąd do rozbicia wody i rozbijemy tę wodę, to po spaleniu tych produktów gazowych i otrzymaniu z powrotem wody nie powinniśmy otrzymać więcej energii niż włożyliśmy. To nie może działać. To się nie może udać. To po prostu nie chodzi, no bo każdy proces przebiega ze stratą. Tak, ale my rozmawiamy o gazie Brauna, który nie jest stanem gazowym, tlen i wodór, tylko czwartym stanem skupienia wody. Tam jest trzykrotne wydawanie energii. My jej nie wykorzystujemy w 100%. My wykorzystujemy ją w pewnej części, na tyle, na ile umiemy. I na pewno nie łamiemy praw natury. Jest zysk energetyczny. Można sobie zobaczyć w niektórych publikacjach, chociażby na YouTube, w internecie i tak dalej. Są ludzie, którzy zbudowali na tej zasadzie działające silniki, zasilili je i jeszcze na dodatek uzyskali zysk energetyczny. To jest mniej więcej to w ten kierunek, w którym ja idę. Cięcie, inna odsłona. Silniki spalinowe z zapłonem wewnętrznym, czyli diesle, nie diesle, benzyniaki, te sprawy. One wykorzystują tylko niewielką ilość energii zawartej w paliwie. Cała reszta to jest odrzut, ciepło. Ciepło z bloku, ciepło z chłodnicy, ciepło ze spalin, to jest odrzut. Najlepsze, najdoskonalsze silniki benzynowe obecnie nie potrafią wykorzystać więcej jak 30% energii zawartej w paliwie. Takie są realia. Nie da się zbudować lepszego. Co można zrobić i co jest znane już od II wojny światowej, nawet nieco wcześniej, wykorzystywali to Niemcy, alianci, Amerykanie. Można w specyficzny sposób zmniejszyć spalanie, zapotrzebowanie na paliwo do spalania silnika spalinowego bez żadnych przeróbek, taki jaki on jest w tej chwili, jeżeli do ładunku paliwa dodamy mgłę wodną. Podkreślam, mgłę, kropelki, a nie parę. Można zastąpić 50% paliwa mgłą wodną. Jak to działa? Paliwo, które dostarczamy do cylindra, zapala się. Ono się spala, wytwarza skok ciśnienia, jednocześnie bardzo wysoki skok temperatury. Temperatury płonących paliw wewnątrz cylindrów to jest 700 do 1000 stopni Celsjusza. W tej temperaturze mgła wodna paruje. To jest naturalne. Duża powierzchnia wielkiej ilości kropel musi wyparować. Istnieje pojęcie pary suchej. Jest to taka para, którą dowolnie można sprężać, a ona się i tak nie wykropli. Powstaje para sucha. Mamy silnik benzynowo-parowy jednocześnie. I jeżeli podamy standardową dawkę paliwa, wzrost mocy jest 300%. To robili z kolei alianci, jak chcieli dogonić niemieckie myśliwce. Załączali wtrysk paliwa do cylindrów, dostawali 300%, doganiali, zestrzelili Niemca i było dobrze.
Co zrobili Amerykanie? Amerykanie mieli w Europie od cholery trochę taboru, który zużywał wielkiej ilości paliwa, a na wojnie trudno się dostarcza zaopatrzenie, w związku z czym zmniejszali ilość podawanego paliwa bez utraty mocy silnika. I stosowano to, jeździło to, to zostało zarzucone. Dlaczego? No bo jak ropa była tania, dostępna na każdym rogu, to po co się w to bawić? Natomiast te techniki, technologie są znane, dawno zbadane, wprawdzie zapomniane i przesadnie nie są nagłaśniane, ale można sobie coś takiego wziąć, zbudować, zrobić. No i to są moje najbliższe plany, właśnie w tej chwili nad tym też trochę pracuję, tutaj dłubię między jedną a drugą robotą, bo jednak jeść coś trzeba, więc zarobić parę groszy trzeba, ale jak się zarobi, jest parę dni, no to się dłubię takie właśnie rzeczy, to jest właśnie to, co nad czym w tej chwili pracuję. Wyobraźmy sobie silnik samochodowy, do którego dokładamy dodatkowy wtryskiwacz, to są silniki na wtryskach, do którego dodajemy tej wody, prawda? No więc otwierając te wtryskiwacze, jednocześnie podajemy i paliwo, i mgłę wodną, i mamy tą oszczędność paliwa. Jeżeli zamienimy benzynę na gaz LPG, jechaliśmy na gazie, prawda? Da się jeździć. No to dalej ten silnik będzie pracował. I dalej będzie pracował z nominalną mocą, przy czym tego paliwa jest praktycznie o 50% mniej potrzeba, bo ta para wodna, ten silnik parowy, który się tam tworzy z tej mgły wodnej, rozwiązuje nam problem mocy tego silnika. No i wróćmy do gazu Brauna. Nam jest potrzebna temperatura, która tam gdzieś w tym cylindrze się pojawi, żeby odparować tę wodę. To jeżeli zamienimy LPG na gaz Brauna, no to spalamy gaz Brauna, dostajemy parę wodną, dodajemy tam jeszcze mgły wodnej, która też się przetwarza w parę wodną, cały silnik chodzi. I można się z nim razem zamknąć w małym pudełku, dlatego że po odebraniu ciepła z bloku i ciepła ze spaliny, w tym przypadku sama czysta para wodna, prawda? A ciepło parowania wody jest gigantyczne. Więc gigantyczne strumienie ciepła odbieramy gdzieś do jakiegoś baniaczka, bufora, czegoś coś takiego i leci nam przepiękna, czysta destylatka, którą używamy do elektrolizera, czyli obiekt jak gdyby zamknięty. Nie ma CO2, nie ma NOx, nie ma żadnych innych spalin. Spaliny w pełni się skraplają. Jest to para wodna, jest to woda destylowana. Czyli mówiąc krótko, można się z tym nawet w beczce schować pod wodą. Nie wiem, czy tego nie robi, bo to są informacje nieujawniane. Może ktoś tak pływa, nie mam pojęcia. Da się. Normalnie spaliny zabijają, prawda? Tutaj spaliny są tak ekologiczne, że się lepiej nie da. Że to działa, że to niesie dużą ilość energii, proszę bardzo, latamy w kosmos. Na czym? Na gazie Brauna. Spalamy tlen z wodorem. Odpadem w ilości od ton do dziesiątków ton na sekundę przy starcie rakiety, odpadem jest woda, para wodna. Latają w kosmos, stację sobie postawili, pap, na księżyc polecieli, wrócili. Wszystko to jest tlen plus wodór jako paliwo. Zaczęło się za czasów von Brauna, V2, te sprawy. Tam też był tlen z wodorem jako napęd i tak dalej. To dlaczego ma nie działać? Dlaczego ma się tego nie udać zrobić? No, może się nie udać. Nie ma części, nie ma podzespołów. Wiedza jest rozproszona. Tu jest problem. Wszystko trzeba robić sobie sam. Tymi rękami po kolei. Tej technologii nie ma. Do silnika, w zasadzie do każdego modelu można dostać każdą część, każdy podzespół. Można coś dorobić. Tu trzeba dorabiać 100% całość. Od początku do końca. Cięcie, przerywnik, Rosjanie, znakomity naród, budowa socjalizmu, komunizmu, rewolucja zwyciężyła. No, pierwsza sześciolatka, sprawy. Trzeba było przebudować naród i kraj, który był na etapie, ja wiem, bez mała późnego średniowiecza, na państwo nowoczesne. Zabrali się za to i w dużej części zrobili. Trzeba było zarabiać.
mieli ropę. Trzeba było zbudować ropociągi, gazociągi. W jakich warunkach? Syberia, jakieś tam dalekie podbiegunowe rejony, tam gdzieś też trzeba było to budować. Czym? Znowu problem techniki, problem zasilania, paliw, energii. Rurociągi się spawa. Będą ze sobą elektrownię wozili, no nie da się. No to sobie to zrobili. Zbudowali sobie już wtedy przewoźne spawarki, które pracowały na gaz Brauna. Silnik samochodowy napędzał maszynę prądotwórczą, która w elektrolizerze rozkładała wodę na tlen i wodór, czyli gaz Brauna, który z kolei tam był odpowiednio osuszany, oczyszczany, proste siatki, proste rzeczy, kierowany do palników i tymi palnikami spawano te rurociągi. Było, działało, żyło. Trzeba to było zrobić zgodnie ze sztuką, ale wiadomo, nauka radziecka była jedną z najlepszych, najdoskonalszych nauk na świecie. I w niektórych przypadkach jest to prawda. To nie jest tylko propaganda, to jest również w niektórych przypadkach prawda, w tym akurat tak. Ja posiadam książeczkę z roku 52, to jest tłumaczenie książeczki rosyjskiej, technologia przemysłu elektrochemicznego. Problem gazu Brauna jest rozłożony na drobne i od strony fizycznej, i od matematycznej, przeliczony, pokazany. Pokazane są elektrolizery, sposób budowania, sposób zasilania, sposób wytwarzania potrzebnych ilości gazu Brauna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest. To jest dobrze poznana wiedza, która została odłożona na bok, na półkę, zapomniana, zgubiona. Mam to szczęście, że ja to mam. Nie muszę tego liczyć. Mam się na czym oprzeć. Nawet zrobiłem elektrolizery, które w tej chwili są w testach. Ja ci je pokażę. Są tutaj, pobawimy się tym. No tak jak mówię, no ja jestem w tej chwili na etapie praktycznie uruchamiania tego wszystkiego. Chwilowo mnie troszeczkę przytrzymali tymi papierowymi historiami, ale to jest do pokonania, dalej będę to rzeźbił. Zima idzie, trzeba by było jak najszybciej uruchomić tą lokalną elektrownię, którą też tobie pokażę. Bo to, co mam, to jest taka namiastka postawiona na 3 miesiące. Jak widzisz, chodzi to już trzeci rok. Jakoś tak to idzie. Ale powoli, powoli damy radę. Czyli nie jesteś podpięty tutaj do prądu? Nie, ponad 4 lata robię sobie tutaj prąd sam, jak mi jest potrzebny. Jestem zupełnie autonomiczny. Mam wszystko, co jest potrzebne. Nawet w takich ilościach, jakich jest potrzebne. Pokażę ci może komponenty tego wszystkiego, co trzeba by było tutaj jeszcze dołożyć, w tym sensie, że po prostu podpiąć, przykręcić i uruchomić. To jest wszystko, stoi od dawna. Elektrownię mamy w piwnicy, tu się tam przejdziemy, pokażę ci ją. Na razie mamy, tak, mamy tutaj jakiś agregat prądotwórczy, który się urodził jako benzynowy. Natomiast nie jest to problem podmiany paliwa płynnego na paliwo gazowe, jak widzisz, prosta sprawa, butelka, przepływomierz, reduktor ciśnienia, chodzi, jest zasilany. Spalam sobie tutaj to paliwo, ciepełko zostaje, kaloryferek, prawda, spaliny wylatują, nie, bo przy pracy tylko to działa. Prąd wychodzący stąd dostaje się tutaj do zasilacza. To jest zasilacz z BTS-a, z komórki. 48 V, bardzo duże pojemności. On tutaj potrafi te 230 zamienić na prąd stały 55 V. I tym prądem ładujemy i kontrolujemy sobie akumulatory. Są piętro niżej. Akurat ostatnio miałem odrobinę szczęścia. Udało mi się kupić dwie baterie z wózków samojezdnych. 48 V, 430 Ah, duże, duże zabawki. Ten zasilacz potrafi je kontrolować, zasilać. Źródło prądu mam, jak widzisz, odrobinę chude, bo to raptem 1,5 kW jest w stanie z siebie wypuścić. Akumulatory wzięłyby i więcej. To natomiast jest przemysłowy UPS, który też potrzebuje dużych bateryjek, ale jakbyś zobaczył, tutaj jest tabliczka znamionowa, widzisz,
30 tysięcy volt amper trzy fazy. 30 kW można powiedzieć w przybliżeniu. On tyle umie. Trzeba tylko podpiąć. Dobrze by mu było dać jakieś przyzwoite zasilanie, dlatego tam właśnie tą dużą elektrownię robię. Jak uruchomię tamten generator, podpinam do tego, mam 30 kW energii i jeżeli dobrze pójdzie gaz Brauna, mgła wodna, te sprawy, no to będzie to 30 kW energii robionej z wody. Tak naprawdę, czy będą mi potrzebne akumulatory? A po co? Jeżeli paliwem jest woda, wystarczy poczekać na deszcz. Ja mam mnóstwo wtedy paliwa. Mogę nie gasić tego agregatu. Będzie sobie chodził. Ileż my potrzebujemy mocy elektrycznej przeciętnie? Parę kilowatów. On może 30. Gdyby akumulatory były, cieszyć się. Oczywiście naturalnie tak zawsze pomogą. Będzie mi tylko lepiej. Ale jak ich nie ma, no to i tak energii mamy aż dość. Dlatego mówię, gdybym miał własną energię, ponieważ akumulatory Edisona w dużej części robi się metodami galwanotechniki, elektrorafinacji, przenoszenia żelastwa niklu prądem z jednej elektrody na drugą, potrzebny jest prąd. Jak ja go będę miał, ja sobie to zrobię. Rozumiesz. Ten mechanizm da się wdrożyć, ale niestety wymaga to jeszcze trochę dłubania czasu. Tu jest przykład urządzenia prostego, taniego, dostępnego na Allegro sporadycznie. Zasilacz kompaka 3000 V, 48 V, czyli dokładnie tyle, ile mam tych akumulatorów. Jak się to podłączy, on startuje z guziczka, nie trzeba mu żadnych tam sieci podpinać. Jest potrzeba, naciska się guziczek, on się budzi. Potrafi obsługiwać wiertarki, szlifierki, inne dziwne rzeczy, czyli w tym warsztacie bardzo dobrze mi się sprawdza. No mając te akumulatory tam na dole, można korzystać z tego rodzaju rzeczy. Ja tutaj mam 230 V. Chodzą wszystkie elektronarzędzia, jest światło. Gdyby wszystko, co trzeba, to można sobie wyłączyć. Żarówki jakie masz? Akurat to są energooszczędne żaróweczki świetlówkowe, ale relikt. Teraz już się pojawiły żarówki LED-owe, które umieją świecić. Ostatnio trafiłem na żarówkę 10 W, 1200 lumenów. Rewelacja. Darmo ich nie dają, trochę za nie trzeba zapłacić, ale to jest, to ma sens. To ma sens, bo wyobraź sobie, zapotrzebowanie mocy elektrycznej na cele oświetleniowe spadło niesamowicie. Świetlówka energooszczędna, to jest ten cały spisek żarówkowy, nie wiem, otarłeś się o problem? Tak. Masakra. Rtęci od cholery i trochę, a oni opowiadają, że to jest eko, nie eko i tak dalej. To jest skok na kasę i tyle. Jeżeli chodzi o LEDy, tam rtęci nie ma. No może rzeczywiście tam wymagane są niektóre pierwiastki, które nie są bardzo popularne. To są jakieś arsenki, galu, antymonki, indu, inne takie dziwne rzeczy, ale potrzebne tego jest bardzo śladowe ilości. Z niewielkich ilości surowca można zrobić bardzo dużo dobrych LEDów, to się już robi, to się bardzo opłaca. No jeżeli w detalu żarówkę dobrej jakości można dostać za około 30 zł, w hurcie pewnie taniej, no to to już jest dobry kierunek. Z nagła okazuje się, że wcale nie trzeba dużo prądu, żeby mieć dużo światła. Przełożenie wata na lumen jest rewelacyjne, jeżeli chodzi o tą technologię. Lat temu 4-5, jeszcze to był śpiew przyszłości, teraz to się stało rzeczywistością, to już jest i to już działa. Te LEDy są. Są, mogą świecić. Gdybym miał komuś coś doradzić, co tu zrobić, żeby być w miarę możliwości autonomicznym? Oświetlać LEDami. Dobrze dobrać widmo świetlne, około 3000 kelwinów, ciepły, biały, z tym się dobrze czujemy. No i oświetlać LEDami.
Chałupa, dwa piętra z tych, piwnice, wszędzie żarówek od metra i trochę. Obciążenie na potrzeby świetlne, jeżeli oświecimy wszystko, co mamy, jest na poziomie 300 W. Nigdy się tyle nie świeci, żeby w każdym pomieszczeniu całość światła było. Zapotrzebowanie w granicach 30-40 W. Każdy UPS to uciągnie. Akumulatorów nie trzeba jakichś przesadnie dużych. Ładować to można, jak widzisz, w prosty sposób. Wspominaliśmy kiedyś o jakichś waszych potrzebach. Gdyby zrobić mądry reaktor gazowy, tam pozyskujemy metan. Świetnie się spala w silnikach spalinowych. Niewielki agregat prądotwórczy, który na przykład spalałby nadmiary niewykorzystane do potrzeb grzewczych, kuchennych, innych dziwnych. Własna energia. Przy oświetleniu LED-owym nie musi to być duże. To nie musi być gigant. To może być przeciętne maleństwo, które spokojnie tylko sobie zabezpiecza i bardzo dużo spraw rozwiązuje. To się da. Pokażę ci elektrolizer. To jest, od razu się przyznaję bez bicia, pierwsze podejście do tematu. Tak się tego nie robi. To jest doświadczenie. Rozumiesz. Mianowicie, mamy szklany słoik, bo szklane słoiki są po złotówce w Auchan, bo był sezon na ogórki, grzybki i tak dalej. Mamy wieczko, które pasuje do słoika i da się zamknąć szczelnie. Trzeba je tylko troszeczkę tutaj poprzerabiać. Są elektrody, prawda? Przyniosę taką elektrodę, pokażę ci. Ta elektroda ma tylko jedną wadę poza wszystkimi zaletami. Drabinka. Uruchomimy to, zobaczysz. Stawiamy te dwie elektrody obok siebie. Załączamy prąd elektryczny. Natychmiast pojawia się ta reakcja rozbicia wody. I coś, z czym normalnie moglibyśmy się nie spotkać, gdybyśmy mocą wiedzy teoretycznej podeszli do problemu, to my wiemy, że powstają bąbelki gazu, że te bąbelki gazu jako lżejsze od elektrolitu będą chciały się dostać do góry i tak dalej. Prawie że prawda, z tym, że nieprawda. Powstaje tutaj wodór oprócz tlenu, a wodór jest najlżejszym gazem w przyrodzie. Problem wyporu. Tu trudno powiedzieć, że powstają bąbelki gazu. Mąka gazowa. I zaczyna się kłopot. Mąka gazowa wypełnia przestrzeń pomiędzy elektrodami, automatycznie, znacznie podnosząc oporność, zmniejszając intensywność procesu itd., itd. Rosjanie wymyślili właśnie takie elektrody. Powstają te bąbelki, a one, ślizgając się po tych żaluzjach, wydostają się poza elektrodę. Z przestrzeni między elektrodami gaz jest odsuwany. Także to, co się w końcu wybąbelkuje i bąbelki popękają, spływa tędy, ta elektroda działa. Jej skuteczność jest duża. Wada. Bardzo upierdliwa robota przy tworzeniu elektrod. Własnoręcznie. No niestety, trzeba piórko po piórku przyspawać, pigiem rzeźbić, męczyć. Zachować trzeba równorodność. To jest szablon, do którego się to wkłada i się żmudnie tam cyka, cyka, cyka. Można sobie to nacykać i jest. Gaz Brauna, forum HHO, auto na wodę, od cholery trochę internetu, te wszystkie jakieś generatory gazu adamskiego, inne dziwne rzeczy, jakieś tam rurowe, cele mokre, sucho mokre, z tego w trzy dupy. Mają jakąś tam powierzchnię, nawet potrafią ten gaz jakoś tam produkować, nawet mają jakiś współczynnik wymyślony obecnie przez tych młodych ludzi zapalonych do tych prac. I oni tam przeliczają waty na litry, na minutę produkowanego gazu i tak dalej, i tak dalej. Fajnie.
Ja to uruchomię, zobaczysz. Te wszystkie ich najlepsze parametry to sobie można w buty wsadzić, bo to jest nogami robione. To jest poprawne podejście do tematu. Wiesz co, ja mogę wyciągnąć kamerę? Też ależ proszę! Żeby nie było, że ja jestem taki naprawdę genialny, wspaniały, wszystko wierzący. Przyjrzyj się, to jest moja pierwsza konstrukcja. Blachy są wielkie, powierzchnia jest jak najbardziej. To działa. Tylko ta mąka, rozumiesz, ta mąka gazowa. I w ostateczności okazało się, bo tego mi Rosjanie nie napisali, że najlepiej pracują właśnie takie elektrody, jakie tutaj są. Dopóki nie zaczniemy tutaj operować otwartym ogniem, można się tego gazu nie obawiać. Zbadano wielokrotnie, stwierdzono, że gaz Brauna, który jest bardzo wybuchowy, można spokojnie sprężać do ponad 900 atmosfer, jeżeli tylko nie będziemy go podpalali. Wiesz co, gdybyś się tutaj zbliżył i spojrzał w przestrzeń pomiędzy elektrodami. Ja podłączę, tak na szybko. Zobaczymy, co się będzie działo. Właśnie, to jest generacja tego gazu Brauna. Tak się to odbywa. Tutaj jest filtr wodny, który jest zabezpieczeniem, takim na wszelki wypadek. Bo ja ci później pokażę, jak wygląda ten. Weź się odwróć. Chodzi o to, żeby zrobić przerwę pomiędzy gazem, który jest w tej przestrzeni, a tym, który jest tam. Że gdyby nam się coś chciało cofnąć, to cała zabawa kończy się tu, prawda? To jest taki bezpiecznik wodny. Ja widzę, że ten akumulator niewiele umie. Przyniosę jakiś inny. I puścimy to tak, jak to powinno pracować. To, co myśmy tutaj mieli przed chwilą, pokazało, że to działa. A teraz mniej więcej pokażę tobie, jak powinno działać. Trzeba by to było połączyć. Kable mi się gdzieś pochowały, wezmę kawałek blachy. W tą stronę. Blacha przecież przewodzi prąd, więc się nadaje równie dobrze jak kawałek kabla. No, najczęściej. W tej chwili po prostu przykładamy wyższe napięcie, 24 V, prawda? No, jeżeli nic złego się nie stało z akumulatorami, to zobacz, jak się to odbywa. Thank you.
ilość z tych czterech słoiczków. Mierzyłem przepływomierzem, bo mam tam na stole właśnie przy tym gazowym. Jest na poziomie 5-6 litrów na minutę. Moc pobierana. 5-6 litrów gazu, prawda? Tak. W trybie ciągłym. Przy czym tutaj wcale nie płynie jakiś przesadnie duży prąd. My możemy, zwielokrotniając te sekcje elektrolizerów, no i oczywiście ramy boskienie w szkle, to jest pierwsze podejście do tematu. To się tak naprawdę, to się robi troszeczkę inaczej, solidniej i bardziej odpowiedzialnie. Możemy sobie wygenerować tego gazu Brauna tyle, ile potrzeba. 10, 20, 50, 100 litrów. To jest kwestia tylko skali urządzenia, prawda? I mocy przyłożonej tutaj do sterowania. Jak to wygląda dalej? Bardzo chciałbym Ci tu pokazać. Czy to jest szczelne? Chyba tak. To powinno być szczelne. Pobawimy się. To będzie takie troszeczkę spektakularne i odrobinę pirotechniczne. Zaraz to zrobimy. Jak zachowuje się ten gaz Brauna. Od razu uprzedzam. Szczeka dość głośno, żebyś się nie wystraszył. No. Widzisz, jak bardzo wybuchowa jest ta substancja? Widzisz, jak gwałtowna jest to reakcja? Możesz jeszcze raz powtórzyć? Ależ oczywiście. Uprzedzałem. To się unosi nad wodą zaraz. Tak, no dlatego ten filtr wodny. Wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby się to cofnęło. No, dlatego nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w szkle. Wystarczy ją tylko obłaskawić. Czy w świetle tego mniej więcej, co Ci pokazałem, powiedziałem, masz jakąś wizję, że to naprawdę da się urzeczywistnić? Są ludzie, którzy to zrobili i są nawet nagrania na YouTubie, które pokazują, że to działa. Dlaczego ja mam tego nie powtórzyć? Nie jestem ani głupszy, ani mniej technicznie wyposażony niż oni. Ja twierdzę, że ja mam możliwości techniczne znacznie lepsze niż nie jeden człowiek. Bo ja firmę mam dziesiątki lat i wszyscy w okolicy, którzy też mają firmy, to są moi znajomi. Jak ja coś potrzebuję, idę, mówię, co potrzebuję i mi robią. Jak oni potrzebują, to ja idę do nich i też im robię. To jest usługa za usługę. Na tej zasadzie w zasadzie jestem. Mam dostępne wszelkie technologie. Wszelkie materiały, wszelkie technologie. Nie ma właściwie ograniczeń technicznych na to, co można zrobić. Można zrobić wszystko. Przejdźmy może na chwileczkę do ciekawych samochodzików. Samochody Formuły 1. Formuła 1 posługuje się paliwami modyfikowanymi, specjalnymi. Tam stok, tam super paliwo lotnicze to jest standard. Są to paliwa tak bardzo energodajne, że te silniki rozleciałyby się, gdyby nie były chłodzone. We wszystkich silnikach Formuły 1 stosuje się wtrysk mgły wodnej w celu chłodzenia i spowolnienia zapłonu. Rozumiesz? To jest spalanie detonacyjne. Jeżeli dodam do tego mgłę wodną, to ja je przerobię na spalanie łagodniejsze, powolniejsze. A to oznacza, że silnik
będzie szedł. Coś, do czego trzeba dojść samemu, albo się bardzo głęboko doczytywać. Paliwa, liczba oktanowa, takie sprawy. Należy zapalać w normalnym silniku paliwo przed dojściem do zwrotu górnego tłoka. Ono musi się mieć czas zapalić, a potem spalać, naciskając na tłok. Przy takim zasilaniu nierealne, tutaj trzeba zapalać gaz Browna w zwrocie zewnętrznym, czyli trzeba potężnie opuścić zapłon. W normalnym, standardowym silniku. Co się dzieje, jeżeli się tego nie zrobi? A można sobie dodawać tego gazu Browna do obłędu. Im więcej dodamy gazu Browna, tym mocniejszy będzie detonacyjny efekt cofania tłoka. A on jeszcze nie przeszedł przez zwrot zewnętrzny. Rozumiesz? Więc w bardzo wielu przypadkach to nie działa, to nie może chodzić. No tak, bo jak się nie przesunie zapłonu, to dodanie gazu Browna powoduje ten efekt cofania tłoka, hamowania tego silnika, zamiast tego napędu. Napęd zaczyna się dopiero od zwrotu zewnętrznego, kiedy tam dopiero zaczyna na ten tłok działać to ciśnienie. Tu zaczyna działać za wcześnie, dlatego ten zapłon trzeba opóźnić. Ten mechanizm opóźnienia zapłonu do zwrotu zewnętrznego, gdzie silniki nie są do tego przystosowane, trzeba sobie to zrobić tymi ręcami. Elektronika za dużo nie pomoże, bo silnik jest przygotowany do pewnego wyprzedzenia zapłonu. Trzeba go przerobić w tym miejscu. A jak jest aparat zapłonowy, no to wiadomo, prosta sprawa. Ale jak nie ma, bo jest te 36 minus 1, tam powiedzmy kątowe komputery, regulacje i tak dalej, no to tam już trzeba troszeczkę porzeźbić. No i jestem właśnie na etapie takiego właśnie rzeźbienia, przesuwania tego zapłonu, bo jak widzisz, mogę sobie już pozwolić na to, że jest z czego zasilić, chociażby ten mały generator. Mam, jak widzisz, drugi specjalnie zbudowany tylko i wyłącznie do tych prób i testów. No i w tej chwili, po pierwszych testach, okazało się z tym zapłonem problemy. Trzeba to będzie opóźnić do zwrotu zewnętrznego, więc u kolegi właśnie się szykuje taka zabawka, która pozwoli przesunąć, bo to jest położeniem cewki zapłonowej, trzeba ją po prostu przesunąć fizycznie. Późniejsze miejsce i w tym momencie to powinno zacząć robić. Na YouTubie możesz sobie znaleźć filmik, gdzie człowiek agregat prądotwórczy odpala na gaz Browna. Oprócz tego, że gaz Browna z maszyny prądotwórczej jest tworzony, zasilany, całość się kręci, to jeszcze sobie podłączę do tego halogen i ten halogen mu świeci, czyli zysk energetyczny jest. Tak. Rozumiesz? Z wody. Wow. No, jak mówię, trzeba nad tym popracować. Komponentów nie ma. Tutaj każdy jeden drobny problem trzeba rozwiązywać własnymi rękami, jakimś tam sposobem dobierać, jak nie ten silnik, to inny silnik, nie wszystkie się równie dobrze nadają. Ale uważam, że warto to do zrobienia, nie? W momencie, kiedy się to odpali, uruchamia. Sama przyjemność. No i poza tym, jak się ma prąd, jak się ma dużo prądu, nawet jak słońce nie świeci, to jest. Są to rzeczy dla ludzi. Thank you.